To chyba koniec, ale chcę, żebyś wiedział, że taki przyjaciel jak ty trafia się raz na milion. Dzięki, stary! Jesteś najlepszym, jakiego miałem. Teraz już wiem, że mogę ci powiedzieć. Mnie możesz wszystko powiedzieć! No więc, zepsułem ci iPoda. Co? Przyciski były takie małe. No myślałem, że oszaleję. Prze Przepraszam! Zabijecie. cię! Ty dupogryzie! <grystanie> Szefie, a kupimy sobie Jumbo Jetta! <grystanie> I to ze złota, skarbie. <grystanie> Szefie, samolot ze złota nie oderwałby się od ziemi! Kowalski, będziemy bogaci. Bogacze nie podlegają prawom fizyki. Życie każdego z nas to podróż, to chwile, których nie zastąpisz, spotkania, które cię zmienią, zakręty, które pokonasz i miejsca, do których powrócisz. Nowa oferta tylko do końca listopada. Przy rezerwacji letnich wakacji zapłacisz jedynie 10% zaliczki, resztę zapłacisz na miejscu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Do widzenia, powtórzył. Róża zakaszlała, lecz nie z powodu kataru. Była mnie mądra, powiedziała mu. Przepraszam cię, spróbuj być szczęśliwy. Zdziwił się brakiem wymówek, stał całkowicie zbity stropu, trzymając klosz w powietrzu. Nie rozumiał tej spokojnej słodyczy. Ależ tak, ja cię kocham, mówiła Róża. Nie wiedziałeś o tym z mojej winy. To nie ma żadnego znaczenia, ale ty byłeś równie niemądry jak ja. Spróbuj być szczęśliwy. Pozostaw spokojnie tę planetę. Ależ przeciągi! Nie jestem już tak bardzo zakatarzona. Chłodne powietrze nocy dobrze mi zrobi. Jestem kwiatem. A, ale dzikie bestie! Muszę poznać dwie lub trzy gąsienice, jeśli chcę zawrzeć znajomość z motylem to podobno takie rozkoszne bo któż by mnie potem odwiedzał, gdy będziesz daleko a jeśli chodzi o dzikie bestie, nie boję się nikogo mam kolce i naiwnie pokazała cztery kolce. Po chwili dorzuciła nie zwlekaj, to tak drażni. Zdecydowałeś się odjechać, idź już. Nie chciała, aby widział, że płacze. Była przecież taka dumna. Bał się pan? Ja też się boję. Samotności. Czy wierzę w Boga? Nie wiem. Wie pan, w szkole zawsze źle się uczyłam i rodzice za karę wysłali mnie do Warszawy, do pracy. Cała rodzina we Lwowie zginęła, ja za kara się uratowałam. Potem kiedy wybuchło powstanie, zakochałam się w takim chłopcu. Miał pseudonim dzik. Nie wiem, w każdym razie tak mi mówił. Wie pan, strasznie mi imponował. Nosił zawsze błyszczące oficerki, miał automat niemiecki na szyi i tak bardzo mi się podobał. Którejś nocy uciekłam z piekarni i poszłam do niego na barykadę. I poszliśmy do takiego mieszkania. To było w czasie bombardowania. Leciał na nas gruz. I było naprawdę wspaniale. Od pierwszego razu. Czy mogę teraz zapalić? Przyznam się do winy. Powiem wszystko. To będzie fikuś ta historia. Proszę nie podawać mi ognia tak uprzejmie. Który to już dziś, François? Czwarty? Piąty? O, 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 lala! Nie wiem nawet, ile dni tu jestem. Zaraz, zaraz. Wieczór w bistro to sobota. Rogaliki z kminkiem? Niedziela. Żyły chciałam sobie przeciąć w poniedziałek. Modliłam się we wtorek, czyli dzisiaj jest środa. A zatem piąty dzień w tym zamknięciu. I te mordki! Te wąsiki, te uszka, bidule moje, króliczki moje, taśta się nie wiedzą nawet z jakiego powodu. I tylko uszkami strzygą dziubaski. Więc powiedziałam, że to, co ich tak dziwi, zrobiłam z miłości do pewnego francuskiego malarza. Zbaraniałe króliczki, jak zaczarowane. Tylko jeden zamrugał i zmienił się w chytrego liska. Całkiem niepotrzebnie, bo mówiłam prawdę, mój prefekcie.